Witam Was bardzo serdecznie, przed nami kamerado, widzę, to jest kolejny odcinek z symulatora maszyna. Jest to nowa wersja symulatora maszyna, która wyszła w styczniu. Jest znowu wprowadzonym pojazdem EN57 po modernizacji. Wygląda on w taki oto sposób. Można przejść sobie, obejrzyj go. Jak widać, posiada dwa składy elektryczne ze zespołów trakcyjnych, bo taki sobie wybrałem na dzisiejszą podróż. Nie przejedziemy dzisiaj całej trasy, tu bardziej chodzi o prezentację tego modelu. Więc czyli może zacznijmy od... Zacznijmy od w miarę prostej rzeczy, czyli no, żeby uruchomić maszynę. Więc załączajmy. Ustawimy sobie światełka do jazdy. Świecą się. Rozkład jazdy ładnie się wyświetla na naszym monitorze. Czyli ten mój pomocniczy rozkład jazdy możemy już usunąć. Czyli ten kierunek już jest ustawiony, że ma być do przodu. Wycieraczki dzieciowe czy działają? Nie, wycieraczki niestety nie działają jeszcze w tej wersji symulator. I tak, podniesiemy sobie przedni i tylny pantograf. Idziemy zobaczyć, czy pantografy się nam bardzo ładnie podniosły. Tak, wszystkie są podniesione. I załączymy sobie wyłącznik szybki. Teraz trzeba poczekać, aż wszystkie systemy w pociągu się załączą. Jak widać, wszystko się ładnie, pięknie załączyło. Więc otwórzmy sobie drzwi prawe. Nie zamknąłem, dobrze. Czemu się drzwi nie chcą? Niby powinny być otwarte, a nie są otwarte.
Stawiłem na stawy hamulce nawet. Zahamuj. A może pociąg już stoi. Więcej ile nie zmienia faktu, że drzwi się nie chcą otworzyć. Dobrze, wyświetlił nam się już odjazd. Więc jedziemy. Jest ustawianie nastawnika hamulca. Więc jedziemy, jak widać, wszystko ładnie działa. Pracujemy SHB, a później jedna minuta się pokazuje. Fajnie to działa, bardzo mi się podoba. Zbliżamy się do stacji.
Stanach. Jeszcze tylko jedną rzecz zrobię, aby mieć pewność, że na pewno się nie zacina odcinek. Dobrze, możemy już jechać. A później jedna minuta, jak to ładnie nam wyskoczyło. Chyba na tyle jest godzin, co później jednej minuty. Wyszło, że byliśmy tam na zielono, czyli przynajmniej punktualnie. Lądowice o 10:45. Mówię, tej trasy dzisiaj na pewno nie przejdziemy, tylko bardziej zaprezentowanie tej lokomotywy.
domyślnie całą minutę będziemy opóźnieni. I zakończymy ten odcinek prezentacyjny EM57 do modernizacji. Widać, pociąg bardzo ładnie wygląda. Można wybrać nastawy hamulca. Mamy też, że pociąg już się rozpędza, bo czyli mechaniczno-elektrodynamicznym motylkiem. Elektrodynamiczny i pneumatyczny, bo albo po prostu
No, już trochę nadrobiliśmy nasze opóźnienie. Kończymy ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć. Pa, pa.